Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Piotr Prusakiewicz. Jestem ze zgromadzenia świętego Michała Archanioła, popularnie zwanego księżmi Michalitami. Od wielu lat jestem redaktorem dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym pod tytułem Któż jak Bóg. Właśnie trzymam kalendarz z najnowszego numeru. Ale jestem tu dzisiaj na zaproszenie wydawnictwa Esprit, dlatego że chcę powiedzieć o nowej, wspaniałej książce wydanej przez to wydawnictwo. Tytuł książki: Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy. Autorzy: Marcello Stancione, Carmine Alvino. Owi autorzy to znakomici włoscy angelolodzy. Napisali wiele wspaniałych dzieł. Do nich można zaliczyć najnowszą pozycję wydawnictwa Esprit. Liczy 187 stron. Zaznaczam, bardzo ciekawych i interesujących. Jednym tchem przeczytałem tę pozycję, a nieskromnie powiem, że książek o aniołach czytałem tysiące i znalazłem tu wiele fascynujących rzeczy. Kim był ojciec Dolindo? Wiemy o nim dzisiaj dużo, nawet bardzo dużo, coraz więcej. Jezu, Ty się tym zajmij. Kto z katolików nie zna tej wspaniałej, krótkiej modlitwy, równie popularnej jak Jezu, ufam Tobie. To akt zawierzenia Chrystusowi miłosiernemu. Jezu, Ty się tym zajmij. Pan Jezus odpowiada na tą modlitwę. Odpowiada także, zajmując się nami przez świętych aniołów. Ojciec Dolindo Ruotolo żył w latach 1888-1970, a zatem jego biografia zawiera 82 lata życia. Dodajmy świętego życia. Historia mówi, że był muzykiem, śpiewakiem, organistą, świetnym kaznodzieją, ale nade wszystkim kapłanem, świętym kapłanem. Dzień zaczynał o godzinie 2:30 w nocy, a kończył o północy. Skąd miał siły, by tak długo pracować przy tak małej ilości snu? Oczywiście od Pana Boga. Miał wielkie nabożeństwo do Matki Najświętszej, ale aniołowie odgrywali niebagatelną rolę w jego życiu. I o tym mówi nam ta interesująca książka. Czytam w niej, że aniołowie zbierają owoce naszego życia. Radują się z nami, gdy jesteśmy wypełnieni Jezusem Eucharystycznym. Mówi, że warto zainteresować się aniołami, ponieważ kochają Boga i kochają Go bezgranicznie. To jest piękna cecha, która sprawia, że zawsze miałem wielkie nabożeństwo do aniołów. Oni kochają Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego. Każdy chce z nas kochać Pana Boga, bo On nas ukochał do końca. Ale wzorem w takiej bezinteresownej, czystej miłości są aniołowie. O tym pisze ojciec Dolindo, kandydat na ołtarze. W swoich dziełach, a jest ich sporo, bo mówił, że każdą książkę, którą pisał, zawdzięczał anielskim natchnieniom, mówi o aniołach i to w pięknym języku. Zresztą sami posłuchajcie.
Oto tak pisze ojciec Dolindo w tej wspaniałej książce. O Panie, Panie, jakże godny podziwu jesteś w swoich aniołach. Są ich miriady, miliardy miliardów. Każdy z nich posiada szczególne cechy odróżniające go od innych. Każdy z nich stanowi odrębny rodzaj. Każdy w szczególny sposób uwielbia Boga. W szczególny sposób rozkrzewia Jego mądrość, Jego miłość, Jego wielkość. Życie anielskie postrzegam jako wzniosłe, a kiedy o nim rozmyślam, odczuwam wielkie skupienie i pokój, ale nie potrafię tego wyrazić. Ten wspaniały cytat podkreśla odmienność aniołów. Różnią się od siebie. Każdy z nich jest wspaniały, wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny. Każdego Pan Bóg kocha bardzo osobiście i w tak samo osobisty sposób każdy z aniołów oddaje chwałę Panu. To głęboka prawda teologiczna, że święty Michał Archanioł różni się i to znacznie od Gabriela Archanioła, od Rafała, ma w sobie coś, czego nie mają inni aniołowie. Ta odmienność wskazuje na to, że do konkretnych aniołów warto zwracać się w bardzo konkretnych sprawach, być precyzyjnym, bo to naprawdę działa. Ojciec Dolindo, opisując naturę aniołów, mówi o ich głosie, a raczej śpiewie. Nieustannie wybrzmiewa anielska pieśń uwielbienia. Święty, święty, święty. Dlaczego jej nie słyszymy? Oto jak wyjaśnia to autor tej książki. My nie słyszymy tych głosów aniołów, gdyż są to głosy inteligencji, głosy poddania, głosy miłości. Z pewnością jednak rozbrzmiewają one przed Bogiem. Oni uwielbiają Boga mocnego w naszym życiu, Boga, który stał się człowiekiem i dał nam siebie, Boga miłości, który nas uświęca. Nie dziwmy się, że nie słyszymy anielskich głosów. To po ludzku niemożliwe. Słyszeli je tylko kontemplatycy, wizjonerzy, mistycy i do nich należał ojciec Dolindo. Ojciec Dolindo kontynuuje. Gdyby aniołowie mieli głos taki jak my, jego brzmienie byłoby podobne do łagodnego wiatru, który pieści kwiaty Boga, aby ich woń wznosiła się ku niemu. I dodaje, nikt nie jest w stanie pojąć delikatności ich zachęt, słodyczy ich podpowiedzi, macierzyńskiej dobroci ich napomnień. Jeśli Bóg, jak mówi Pismo Święte, szanuje wolność swoich stworzeń i traktuje je z powagą, aniołowie promieniujący Bożą dobrocią, która jest nieskończoną wielkodusznością, traktują ją z pełną szacunku łagodnością, jako spokojne, bezpieczne światła pośród ciemności ducha, który gubi się i grzeszy, oraz jako dyskretne wsparcie dla tych, którzy z trudem przemierzają wyboiste drogi ziemskiego pielgrzymowania. To piękne słowa. Oto jak traktują nas aniołowie, niosą Bożą woń, promieniują Bożą dobrocią, są delikatni i czuli. Czy nie warto się z nimi zaprzyjaźnić? Na pewno warto. To mówi dzisiaj głośno ojciec Dolindo, ale nie tylko on. Także święta Faustyna, ojciec Pio, Joanna d'Arc i wielu, wielu innych. Wołam za ojcem Dolindo. Święci aniołowie, prowadźcie nas ku Bogu.
Dajcie nam odczuć Jego miłość i nauczcie nas kochać Jego tak bezinteresownie, jak Wy to czynicie. Amen. Któż jak Bóg? Dziękuję za uwagę.